do pierwszych z trzech nowych numerów w tegotygodniowej puli trafionych numerów. To Chaka Demons and Flyers. Utwór nazywa się Everything She Does Is Magic, a u nas teraz już na zegarze za kwadrans 20. Przed nami Paula Michalek i kolejne wiadomości. Dużą dawką narkotyków podaną mu bez jego wiedzy tłumaczy poseł Gabriel Janowski swoje dziwne zachowanie w Sejmie miesiąc temu. Policja zatrzymała mężczyznę, który postrzelił ochroniarza jednej z toruńskich dyskotek. Kamerun, kontrowersyjnym zwycięzcą Pucharu Narodów Afryki. Szczegóły w serwisie sportowym. Moje zachowanie 16 stycznia było wywołane dużą dawką narkotyków, mówi poseł AWS Gabriel Janowski. Dodaje, że narkotyki podano mu bez jego wiedzy. Miesiąc temu w czasie spotkania z rolnikami w Sejmie Janowski pojawił się tylko na kilka minut, choć miał być gospodarzem tego spotkania. Wykonał 10 skoków obu nóż w miejscu. Następnie witał się z przybyłymi, całując ich po rękach, zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Niektórych poklepał po ramieniu. Jego współpracownicy tłumaczyli to zachowanie grypą i wysoką gorączką. Teraz Janowski twierdzi, że ktoś podał mu narkotyki. Dziennikarzom przedstawił pisemną ekspertyzę osoby, której nazwiska nie chciał ujawnić. Autor ekspertyzy stwierdził, że zachowanie Janowskiego mogło być spowodowane takimi narkotykami jak kokaina czy amfetamina. Poseł AWS-u przyznał, że do tej pory nie poddał się badaniu krwi, które mogłoby zweryfikować jego osąd, bo nie przyszło mu to do głowy. Mężczyzna, który minionej nocy postrzelił ochroniarza jednej z toruńskich dyskotek, jest już w rękach policji. Strzały padły, gdy pracownik ochrony próbował odebrać broń jednemu z mężczyzn. Podczas szamotaniny dwóch innych uczestników zabawy zranionych zostało nożem. Przebieg zdarzeń próbuje ustalić Jacek Stępnicki. Nie jest to łatwe, bo w walentynkowej zabawie brało udział prawie 2000 osób. Niektóre z nich ciągle są przesłuchiwane. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach ochroniarz zobaczył broń u jednego z uczestników dyskoteki. Gdy próbował ją odebrać, padły strzały. Na pomoc koledze pospieszyli inni pracownicy ochrony. Zatrzymali trzech mężczyzn. Praktycznie zatrzymania tych osób dokonali pracownicy ochrony i oni nam te osoby przekazali. Wśród zatrzymanych jest ten, który strzelał, dodaje podinspektor Bolesław Szprengel. Będzie miał postawione zarzuty. Jakie? Ustali prokurator. Bydgoszcz, Jacek Stępnicki. Przejaśnia się na Nizinie Szczecińskiej, a także miejscami w Wielkopolsce i na Mazurach. Pogoda jest również na Lubelszczyźnie i lokalnie w Małopolsce. Nad resztą kraju wciąż wiszą ciemne chmury. Deszcz kropi w Toruniu, Warszawie, Łodzi, Kielcach, Opolu oraz także we Wrocławiu. A w Kłodzku, Elblągu i Chojnicach pada deszcz ze śniegiem. Na termometrach od minus jednego stopnia w Zakopanem, zera w Kętrzynie, plus jednego w Zamościu, do około trzech w Słubicach i Lęborku, nawet pięciu w Częstochowie i sześciu w Katowicach. Wiatr umiarkowany, chwilami dość porwisty, głównie z południa. Ciśnienie cały czas spada, a biometr jest nadal niekorzystny. Tu RMF, słuchacie wiadomości. Niemieccy politycy wzywają do protestu przeciwko firmom, które w czasie II wojny światowej korzystały z pracy robotników przymusowych, lecz nie przyłączyły się do funduszu odszkodowań. Były lider niemieckich socjaldemokratów Hans-Johann Vogel apeluje do wszystkich Niemców o masowe protesty w artykule w jutrzejszym wydaniu monachijskiego dziennika Abendzeitung. Od początku lutego 130 niemieckich firm ogłosiło swój udział w funduszu. Na razie jednak zadeklarowało zaledwie 2 miliardy marek, czyli mniej niż połowę kwoty, którą do 10-miliardowego funduszu ma przekazać niemiecki przemysł. Zanim zapalicie kolejnego papierosa, posłuchajcie. Listę 600 trujących substancji znajdujących się w papierosach opublikował brytyjski rząd w ramach walki z nałogiem. Są wśród nich m.in. aceton, używany do produkcji rozpuszczalników, amoniak, na co dzień spotykany w środkach czyszczących, i butan z zapalniczek. Z każdym papierosem palacze mogą też wdychać metanol, jeden ze składników paliwa rakietowego, oraz arszenik i tlenek węgla, taki sam, jaki znajduje się w spalinach samochodowych. Brytyjski rząd ma nadzieję, że publikacja takiej listy pomoże przekonać palaczy do rzucenia nałogu. Wielka Brytania jest jednym z aktywniejszych państw Unii Europejskiej w kampanii mającej zmusić producentów papierosów do drukowania ich zawartości na opakowaniach. Przed nami wiadomości sportowe i Piotr Salak. Nawet nie chcę myśleć, co się stanie, gdy kibice Nigerii przyjrzą się dokładnie, jak padały gole w rzutach karnych w finale Pucharu Narodów Afryki z Kamerunem. Widać wyraźnie, jak przy strzale Wiktora Ikpebe, piłkarza z Nigerii, odbite od poprzeczki piłka ląduje za linią bramkową, po czym wypada w pole gry. Sędzia bramki nie uznał i wygrał Kamerun. Został mistrzem Afryki trzeci raz i trzeci raz w finale pokonał właśnie Nigerię. Ale może być skandal. Kto wie, może nawet władze piłkarskie pomyślą o zmianie przepisów. Może to sędzia przy monitorze będzie miał głos decydujący. Zobaczymy, bo dawno, dawno błąd sędziego w tak oczywisty sposób nie wypaczył wyniku meczu. No i to o taką stawkę. Zostajemy przy piłce, a raczej przy jej poboczach. We włoskiej lidze się biją i to nie kibice, ale zawodnicy. Fabien Valtolina z Wenecji został zabrany do szpitala po bójce z zawodnikami Cagliari. Wszystko działo się w tunelu prowadzącym do szatni. Wenecja wygrała
3-0 i wyprowadziło to z równowagi piłkarzy z Sardynii, tak, że zaczęli okładać po twarzy pomocnika z drużyny przeciwnej. Dodatkowo skandaliczne jest to, że rzucili się we trzech na jednego. Dodajmy, że mecz miał decydujące znaczenie, ale dla układu dolnej strefy włoskiej tabeli. Coś chyba niedobrego wisi w powietrzu tej niedzieli, bo same niespodzianki na europejskich stadionach. Barsa przegrywa i to z Realem Betis, który gra w 10. Rzeczywiście kryzys chyba dociera do Katalonii. Pewnie już słyszeliście, że kibice gwałtownie odwracają się od Barsy. Karnety na przyszły sezon chce kupić zaledwie 50 tysięcy ludzi. No, zazwyczaj było około 70. Na koniec jeszcze Wyspy Brytyjskie. Liverpool wygrywa w Londynie z Arsenalem. 1-0. Wystarczyłoby wskoczyć na trzecie miejsce w tabeli. Reklama. W Paryżu najlepsze kasztany. W Eterze najlepsze przeboje są na liście Hot Pants. Marcin Jędrych lubi je grać przez cały rok. Nadaje wciąż nowe. Zea Gotko. Lista Hot Pants. Stawka mocna jak życie. Od poniedziałku do piątku od 18 do 20 w RMF FM. Wyłącznym sponsorem listy przebojów Hot Pants jest Simplus. Umożliwia Ci teraz wysyłanie SMS-u. Po reklamie. Oh, 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 oh